Dzień dobry, zapraszam na temat pierwszy z działu czwartego. A temat pierwszy to Rzeczpospolita na przełomie XVI-XVII wieku. Ostatni temat o państwie polskim skończyliśmy na pierwszej wolnej elekcji na wyborze Henryka Walezego na króla Polski. Nie był on długo królem, ponieważ w 1574 roku ucieka z państwa polskiego. Po jego ucieczce w Polsce mamy okres bez królewia. Wówczas władze sprawuje prymas Jakub Uchański, który jest jednocześnie interreksem. No ale trwają przygotowania do nowych wyborów, nowej wolnej elekcji. Zwołany zostaje sejm konwokacyjny, i na tym sejmie konwokacyjnym zostały przedstawione kandydatury na nowego króla. Byli to cesarz Maksymilian II Habsburg, był to również król Szwecji, syn cara Rosji Ola, oraz książę Siedmiogrodu Stefan Batory. Troszkę później, bo w 1575 roku odbył się już Sejm Elekcyjny, na którym to na podstawie głosów przede wszystkim Senatu oraz wpływowych magnatów, prymas polski Jakub Uchański, czyli Interrex, ogłasza Maksymiliana II Habsburga królem Polski. Z tym przede wszystkim nie może zgodzić się szlachta, która zawiązuje takie nieoficjalne ugrupowanie. Na czele którego staje Jan Zamojski, i wskazuje ona, żeby na tronie zasiadła Anna Jagielonka, czyli siostra Zygmunta Augusta, i czasowo, po jakimś czasie jej mężem ma zostać właśnie Stefan Batory, który zostanie wówczas królem. I tutaj zwolennicy Zamojskiego, Posunęli się do dosyć szybkich i radykalnych działań, bo już w 1576 roku Anna Jagielonka wychodzi za mąż, za Stefana Batorego, a on sam zostaje koronowany na króla Polski. Mamy w tym momencie tak zwaną podwójną elekcję mamy dwóch władców no i co na to Maksymilian II? Maksymilian II nie podejmuje żadnych działań, nie podjął żadnej walki o koronę. I na dodatek jeszcze w tym samym roku, w 1576 roku, konflikt rozwiązuje się w sposób naturalny, ponieważ Maksymilian II umiera. Kiedy Stefan Batory zostaje królem polskim, od razu, yy, królem Polski od razu mierzy się z dosyć dużym problemem, jakim yy, jest Gdańsk. Dokładnie tutaj zdominowała początek jego polityki wojna z Gdańskiem, albowiem Gdańsk już od jakiegoś czasu czuje się pokrzywdzony przez władców Państwa polskiego zostały ograniczone kompetencje rady miejskiej, a zwiększone kompetencje królewskie. Dlatego też mieszkańcy Gdańska początkowo popierali Maksymiliana II, albowiem wierzyli w to, że jeżeli Maksymilian zostanie władcą, to cofnie te postanowienia i poszerzy zakres autonomii Gdańska. No niestety, śmierć tutaj zakończyła te, te przypuszczenia i dla obrony swoich interesów Gdańsk zawiera sojusz z Danią, która wysyła mu na pomoc flotę i dochodzi do krótkotrwałej wojny pomiędzy Gdańskiem a Stefanem Batorym. Wojna ta kończy się porozumieniem i na mocy tego porozumienia Gdańsk uznaje osobę Stefana Batorego jako władce Polski, a Stefan wypłaca jednocześnie Gdańsk jest zobowiązany wypłacić kontrybucje, czyli takie odszkodowania, a kilka lat później Stefan Batory cofa niekorzystne dla miasta prawa. Zostają one zniesione przez Sejm. W tym samym czasie, kiedy toczy się konflikt z Gdańskiem, to w tym samym czasie do Inflant wkracza armia moskiewska, i nasz władca wie, że żeby obronić inflanty, żeby zatrzymać inflanty w naszych rękach, będzie musiał tutaj zmodernizować wojsko, będzie potrzebował dodatkowych pieniędzy. Żeby nałożyć nowe podatki, Stefan Batory musi mieć zgodę szlachty. Żeby tą zgodę uzyskać, decyduje się na utratę części kontroli uprawnień sądowniczych. Te uprawnienia przechodzą na rzecz trybunału koronnego i trybunału litewskiego. Bo od tych trybunałów szlachta na przykład będzie mogła się odwoływać, ale dzięki temu, że rezygnuje z pewnych uprawnień sądowniczych, jest zgoda na podatki i Stefan Batory rozpoczyna szybko zbroić państwo polskie. Powołuje tak zwaną piechotę Wybraniecką. Piechota Wybraniecka to jest ona się składa przede wszystkim z chłopów, z dóbr królewskich. Na 20 wiosek jedna wioska musi wystawić jednego chłopa do, tego, do tej piechoty wybranieckiej, natomiast pozostałe 19 wiosek musi zająć się jego uzbrojeniem i utrzymaniem. Rzeczywiście wybucha wojna pomiędzy Polską a Moskwą. Charakterystyczne bitwy z tej wojny to między innymi bitwa pod Połockiem, bitwa w miejscowości Wielkie Łuki. Oraz bitwa przede wszystkim pod Pskowem. To jest jedyna bitwa, której tutaj nie, której wojska królewskie nie poradziły sobie, ale jest najbardziej znana dzięki obrazowi Jana Matejki, który trochę na przekór właśnie umiejscowił bitwę pod Pskowem jako główne wydarzenie zwycięskiej wojny z Moskwą. Kiedy. Dlaczego ta wojna z Moskwą tak dosyć też szybko się zakończyła? Ponieważ. Przeciwko Moskwie wystąpiła też Szwecja i Car zostaje zmuszony do zawarcia rozejmu w Jamie Zapolskim w roku 1582. Tak więc wojna tutaj toczyła się w latach 1579-82. Zakończyła się w Jamie Zapolskim. Na mocy tego rozejmu ustalono, że wszelkie działania wojenne zostają zawieszone na 10 lat. Państwo moskiewskie musi zwró zwrócić Polsce całe inflanty oraz ziemię połocką, i <laughs> wojska polsko-litewskie również wycofają się ze zdobytych podczas wojny twierdz. Mniej więcej też w tym samym czasie doszło do bardzo niebezpiecznego faktu, który będzie miał konsekwencje troszeczkę później. Albowiem Stefan Batory stracił kontrolę nad prusami książęcymi. Stracił tą kontrolę, zezwalając Brandenburgom z linii Hohenzollernów, ale z troszeczkę innej linii niż ta, która sprawowała władzę na prusach książęcych, zezwolił Brandenburgom sprawować opiekę nad władzą nad plusami książęcymi. Ostatecznie doprowadziło to do połączenia i Brandenburgii, i plus książęcych w późniejszym czasie, i stało się to zalążkiem nowego państwa, które zaczęło zagrażać państwu polskiemu. Kiedy ta bitwa z Moskwą została wygrana czyli Batory odnosi zwycięstwo i odzyskuje te inflanty. To wzrasta dosyć duża obawa przed wzmocnieniem władzy monarszej i obawa przed Janem Zamojskim, który jest kanclerzem, jest jednocześnie doradcą królewskim. Mamy bardzo duży czas niepokojów szlacheckich. Na te niepokoje są skupione przede wszystkim wokół jednego szlachcica, Samuela Zborowskiego. Samuel Zborowski jest to awanturniczy magnat, który został oskarżony o zabójstwo podczas Elekcji Henryka Walezego, podczas koronacji Henryka Walezego. Opuszcza on wówczas Rzeczpospolitą, udaje się do Siedmiogrodu, tam trafia na dwór tutaj Stefana Batorego, służy mu radami. radami. Gdy Stefan Batory zostaje naszym królem, to Zborowski bierze udział również w wyprawie na Moskwę, czyli na wyprawie na wojnę z Moskwą. Próbuje odkupić swoje winy, próbuje, próbuje uzyskać unieważnienie tego wyroku, ale ostatecznie został oskarżony o organizację spisku i zostaje ścięty. Spór, szlachta jest niezadowolona z tego rozwiązania i popada w spór z władcą. Ale ten spór zakończy się dopiero w momencie śmierci Stefana Batorego. Batory umiera w 1586 roku, umiera bezpotomnie, no ale po drugiej tak mamy wolne elekcje, więc zorganizowana jest trzecia wolna elekcja. Mamy dwóch kandydatów: Maksymilian III Habsburg oraz Zygmunt Waza. Maksymilian III Habsburg ma przede wszystkim poparcie duchowieństwa, ma poparcie magnatów, popierają go również zwolennicy kontreformacji, ponieważ oni liczą na to, że uda się pozbyć z kraju Protestantów. Natomiast za kandydaturą Zygmunta Wazy, który jest spokrewniony z księżniczką z dynastii Agielonów, albowiem jest synem. Jednej z sióstr Zygmunta Augusta, i za jego kandydaturą staje szlachta. Szlachta, która obawia się, że utraci swoje przywileje, gdyby władcą został Maksymilian III Habsburg, a jednocześnie ta szlachta obawia się sojuszu. Z Habsburgami i obawia się, że Habsburgowie wciągną państwo polskie w wojnę przeciwko Turcji, która jest wówczas przeciwnikiem Habsburgów. Znowuż mamy do czynienia taki fakt, że następuje podwójna elekcja czyli zostaje wybrany jeden i drugi władca, ale ostatecznie okazuje się, że stronnicy Zygmunta III Wazy są szybsi, pojawiają się pierwsi w Krakowie i dochodzi do koronacji Zygmunta III Wazy. To jednak nie kończy sporu. Spór nadal trwa. Dochodzi do bitwy pomiędzy dwoma stronnictwami, bitwy pod Byczyną w 1587 roku i ostatecznie tą bitwę przegrywają Habsburgowie. I władcę Habsburg sam dostaje się do niewoli, zrzeka się pretensji do tronu polskiego i oficjalnie od 1587 roku władcą państwa polskiego jest Zygmunt III Waza. Zygmunt III Waza będzie tą władzę sprawował aż do 1632 roku, więc ponad 40 lat. Początki są bardzo trudne, ponieważ popada w spór z Janem Zamojskim. On nie akceptuje tak potężnych wpływów tego polityka, który jest jednocześnie i kanclerzem, i hetmanem koronnym, pomimo tego, że tak naprawdę to właśnie Jan Zamojski przyczynił się do tego, że Zygmunt otrzymał koronę polską. W międzyczasie też zawiera Unię Polsko-Szwedzką, ponieważ należy pamiętać, że on wywodzi się jednak z rodziny szwedzkiej. Jego ojcem jest król Szwecji i kiedy umiera król szwedzki, właśnie zawiera tą Unię ze Szwecją. Chce też, obiecuje włączyć inflanty do Szwecji i Chce podjąć wspólną walkę przeciwko Moskwie. Natomiast Szwedom też nie do końca podoba się jego kandydatura na króla szwedzkiego, ponieważ Zygmunt III Waza jest katolikiem, a Szwecja jest państwem protestanckim. Dochodzi do krótkiej <laughs> wyprawy takiej na Szwecję. Niestety, Tutaj król nasz ponosi na terenach szwedzkich klęskę, zostaje zdetronizowany przez władze szwedzkie, a nowym królem zostaje ogłoszony Karol IX Sudermański. Jak wygląda sytuacja wewnętrzna za czasów Zygmunta III Wazy? W jego czasach można powiedzieć, że najwięksi wpływowi szlachcice podzielili się i magnaci podzielili się na, na dwa obozy. Mieliśmy regalistów którzy uważali, że należy rozszerzyć władzę królewską, zwiększyć jej kompetencje oraz mieliśmy popularystów, którzy sprzeciwiali się planom wzmocnienia władzy królewskiej i na czele popularystów właśnie stał początkowo Jan Zamoyski, a po śmierci Zamoyskiego stanął Michał Zebrzydowski. Ostatecznie doszło do konfrontacji, czyli wybucha wojna domowa między tymi dwoma ugrupowaniami. Wybucha wojna domowa, ale ona się zaczyna od tak zwanego Rokoszu Zebrzydowskiego. Po prostu szlachta, która jest zaniepokojona dążeniami króla do wzmocnienia władzy, zaczyna spotykać się na zjazdach, które są początkiem właśnie Rokoszu i na tych zjazdach przede wszystkim krytykują plany króla, które polegają na tym, żeby wzmocnić władzę monarszą protestują przeciwko przekazania prusk książęcych właśnie tej dynastii tej linii Hohenzollernów linii elektorskiej zarzucano również królowi nietolerancję religijną należy pamiętać że my jesteśmy państwem słynącym z tolerancji wówczas religijnej jeszcze no i część rokoszan domaga się oczywiście detronizacji Króla. W odpowiedzi na to, regaliści, czyli zwolennicy króla, nie pozostają bierni, zwołują też swoje spotkania, m.in. spotkanie w Wiślicy. Ostatecznie dochodzi do krótkiej wojny domowej. Odbywa się bitwa pod Guzowem w 1607 roku i władca zwycięża ten Rokosz. Zwycięża, ale on dąży tak naprawdę do kompromisu z tymi Rokoszanami. Król rezygnuje po tym rokoszu z dążeń do monarchii absolutnej, rezygnuje ze swoich ambicji, ale również też ogłasza amnestię dla rokosza. To długie panowanie Zygmunta III Wazy obfituje w bardzo wiele konfliktów, które będą właśnie opowiadane na kolejnych naszych zajęciach. Między innymi to już wiemy, że on będzie dążył do odzyskania korony szwedzkiej. O tym jeszcze zostanie wspomniane. Na pewno przy, zawiera przymierze z Habsburgami, znaczy podtrzymuje to przymierze z Habsburgami, i to była jedna z przyczyn wojen z Turcją, która, która się toczyła za czasów jego rządów. Próbuje również uzyskać wpływy w Moskwie, i przez chwilę udaje mu się te wpływy uzyskać. Słynny rok 1613, O którym będziemy mówić, ale te ciągłe konflikty, jakie Zygmunt III prowadził na naszych ziemiach oraz te konflikty, które rozpoczął i były kontynuowane przez jego następców, doprowadziły do tego, że sytuacja międzynarodowa Rzeczpospolitej na rynku europejskim uległa niesamowitemu osłabieniu, pomimo to, że przez chwilę mieliśmy w rękach koronę. Cara Rosji. Ale o tym, jak to wszystko wyglądało, to już opowiem Wam na kolejnych naszych zajęciach. Dziękuję bardzo.